Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maras. To jest kolejny odcinek z serii Krwawy Poniedziałek. Oczywiście zagrajmy w Hitman Codename 47. Tak jak już wam mówiłem, ludziska, to jest jedna z moich najlepszych gier, jakich pamiętam z mojej młodości. I więc tak, rozpoczynamy sobie kolejną misję. Tym razem będzie to masakra w rybnej restauracji. Coś tam. W sumie to jest, no, tak jak wam mówiłem przedtem, że to jest w ostatnim odcinku, że to jest wymasterowany przeze mnie poziom na maksa. I w sumie tu potrzebujemy tylko dwie bronie. Bez przesady. Okej. Okej, to jest dla zainteresowanych, tak jak zawsze mówiłem. No, zlikwidować negocjatora, żeby smoka ukryć ciało właśnie tego negocjatora, zlikwidować szefa policji, zostawić amulet smoka w restauracji i musimy usiąść w wyznaczone miejsce. Nagroda 15 tysięcy dolarów, no spoko. I tak wygląda szef policji. Jako jeszcze jeden z błękitnego lotosa. Jakiś tam też negocjator. No na pewno nie szef. Okej. Więc tak. My zaczynamy sobie tutaj. Tutaj jest ta restauracja. Tu się musimy udać na wstępie. I stąd przyjdzie sobie nasz negocjator. Tą drogą. Oczywiście nie szedł na szagę przez ulicę, no bo... Jak kolega ma z policji, nie? Nie, my gdzieś go tutaj kropniemy. Ewentualnie może tutaj. I zaćmiemy jego ciało właśnie do tej kratki ściekowej. Okej, to by było na tyle. Ja potrzebuję w sumie dwie bronie. Tą jedną. To się przyda do sprzątnięcia właśnie szefa policji. Biorę te z sumikiem oczywiście, to mi się też przyda. Jest tak, z dwa magazynki. No, dobra, trzy, żeby nie przesadzać. Izraelskie zakłady zbrojeniowe Uzi. Tego nie chcę. A jak ona się prezentuje tu na jakimś tam modelu do pokazania? Całkiem nieźle. I nawet magazyneczek. Szybko strzelność na minutę. 650 sztuk na minutę. Szybko strzelność. No, całkiem nieźle. Uwaga, 8,5 funta. Okej. Okay. Strzelba. No ale z tą strzelbą za dużo tutaj nie powariuję, bo... Hitman i na dzień dobry nie chowa. I mamy deseta Igla Mark 19, tak? Jeśli się nie mylę, tak. Kompas, kamizelka, lornetka. Stola fortepianu, tego nie chcę i noża też nie chcę. Okej, no to zaczynamy. I tak jak mówiłem, ludziska, w pierwszej kolejności musimy się udać do restauracji, ale trochę możemy powiedzieć od dupy strony, bo jest kilka sposobów na wykonanie tej misji, albo po prostu... wchodzimy przez okno, tak jak ja to robię, to jest najlepszy sposób. Lub po prostu... Okej, to gdzieś sobie zostawiam moją broń. Spoko. Lub po prostu, kiedy się przybliżymy do tego negocjatora czerwonego smoka i zostawimy ten amulet w środku, ładujemy się od kuchni. Musimy gwizdać nóż i go zadziabać. Innego sposobu nie widzę. Kiedyś mi się zdarzyło nie brać w ogóle żadnych przedmiotów i broni na tą misję. Tak z ciekawości, czy da się ją przejść. I co dziwo, udało mi się ją przejść bez żadnych tam większych strat. O, właśnie blisko chciałem wam pokazać tutaj ten jeden bug, co tu występuje. To jest taka właśnie mała niedoróbka. Jak przechodzimy do końca mapy, coś się takiego nam pokazuje. W sumie to możemy kawałek przejść ładny. Takie po prostu nie, bo no jakaś tam malutka niedoróbka przez twórców, no ale coś zdarza się i tak. Okej. Okay. Teoretycznie mógłbym go udusić, ale ja sobie ułatwię zadanie z tego względu, że właśnie tu idzie policjant. Ja spróbuję się go tak pozbyć, żeby mnie za daleko go nie targać do tej kratki ściekowej. Okej, okay. Cywilnik sobie idzie, policjant też. No come on, z reguły zazwyczaj staram się go targnąć. O ty! O, super, i cywil mnie szczaił.
Mam nadzieję, że nie poleci po policjanta. Może zdążę go zaciągnąć. Ej, tego się nie spodziewałem. Mogłem poczekać tą chwilę i jednak go ściągnąć standardowo, tam gdzie zawsze go ściągam. Zaraz przy wejściu na mapę. Okej, ale ciała nie ma, nie ma problemu. W sumie nie powinno być problemu. Okej, no spadłem razem z ciałem. Spadło? Spadło, świetnie. Podnosimy amulet czerwonego smoka i zabieramy sobie ubranie. No i wychodzimy stąd. Czemu ludziska zostawiłem broń w restauracji? Bo przy wejściu do restauracji będzie już czekała policja na nas. Czy na nas? Na... w ogóle na wstęp zabiera nam broń na dzień dobry. Oj, tego się nie spodziewałem. Nowość na ekranie. Jakiś inny bug. Ale nie zmienia to faktu, że co, gra jest zbugowana, no ale nie dziwcie się, jest stara. Chodzi na nowym sprzęcie. Okej. No bierz sobie. Więc tak, no nie dziwcie się na to, no gra stara, chodzi na nowym sprzęcie, mogą być jakieś większe niedróbki, a też ma to mnie przepchnąć, więc dostać kulkę. No i co, no i taki właśnie tutaj motyw. Aha, jeśli coś dziecka wam nie wypali, typu, że zacznie się strzelanina, barman ma obrzyna, także no uważajcie trochę. Okej, okay, zostawiam amulet, policjant sobie, możemy z nim sobie pogadać, niech wstanie. Tak, rozmawiamy na stojąco. I did not expect a European to be Mr. Hong's representative. I was personally selected to carry out this delicate mission. I need a few minutes to use the bathroom. Please excuse me. Certainly. The bartender can supply you with a key to the restaurant. No luzik. No i właśnie luziska. Tu byśmy nie mogli wejść w ogóle przez frontowe drzwi, tak więc... Hello, sir. What bierzemy can I do for you? Klucz. I need to use the bathroom. Why, certainly, sir. Let me just get the key. Dawaj klucz. No i co, ludziska, trzeba się przygotować do zabicia szefa policji. Mam nadzieję, że sprawa się nie rypnie. Na chwilę zamykamy, chowamy sobie klucz. Wyciągamy, znaczy podnosimy naszą spluwkę. No, chciałbym to otworzyć tak w miarę dyskretnie, żeby ten mnie nie szczaił. No, oczywiście będzie się ślępić, jak baran. Okej. Okay. Otwieram sobie drzwi. No. Tak się ludziska robi interesy. Ty coś miałeś ciekawego? Nie, mogę cię tylko przeciągnąć, ale jak widzicie, jak ładnie zostawił amulet, znaczy broń koło amuletu. A reszta sobie siedzi jakby nigdy nic. Nie, nic nie stało, chłopaki, spoko. Jest dobrze. Okej, okay, w nowym hitmenie by to raczej nie uszło, no ale co? Nic na to nie poradzę. No i dobra, ludziska, tak się właśnie kończy kolejna misja. Zobaczmy, jakie mieliśmy straty. Jaki dochód. Wykonano, fajnie. I 1340 na minusie. I mamy dochód 13660 kasy. I sukces oczywiście. Tak więc, ludziska, no co? Ja byłem Maras, to było Zagrajmy w Hitman Codename 47, czyli Kryptonim 47 i oczywiście gra standardowo poleci do serii Krwawy Poniedziałek. Tak więc, ludziska, komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!